Hej, witajcie, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny rozwój naszego systemu na sterowanie przekaźnikiem z ESP8266. Dzisiejszy rozwój będzie zasadniczo dotyczył jednej rzeczy, czyli dodania timera, aby boiler działał tylko przez 30 minut po uruchomieniu go zarówno z przycisku, jak i z telegrama. A potem, żeby był wyłączany przez timer, będziemy też dostawali o tym powiadomienie na telegramie. Najpierw zacznę jednak od mniejszych rzeczy, które zauważyłem, że się dzieją. Na przykład, nie wiem czy to działo się wcześniej, ale raczej nie. Zauważyłem, że jak piszę na grupie, powiedzmy test, to boiler switcher odpowiada na każdą wiadomość, a tego nie chcemy. Więc trzeba zrobić tak, żeby odpowiadał tylko na wiadomości kierowane do niego. Przy okazji zrobimy też to, że będą działały te polecenia, które można klikać. To nie są wprost wiadomości typu boiler on czy boiler off, tylko to są wiadomości kierowane do bota z tym sufiksem boiler switcher bot. Więc zabierzmy się do pracy. Musimy przejść do loopa w miejsce, gdzie odczytywana wiadomość jest parsowana, czyli tutaj. Pierwszą rzeczą będzie zlikwidowanie tej sytuacji, gdzie bot odpowiada nam na każdą wiadomość. To jest generowane przez to, że tutaj w tym else przyjmujemy wszystko, a Telegram w jakiś sposób wszystkie wiadomości przekazuje również do zobaczenia przez boty. Więc zlikwidujemy ten warunek else i zastąpimy go else if message text equals boiler switcher bot, to jest tak jak się do niego zwracamy, bądź message text equals start, tak zwracamy się do niego podczas rozmów jeden na jeden. Przy okazji wyłączmy też wiadomość z chatu ID, ponieważ to już nam nie jest potrzebne. Kolejną rzeczą jest dorobienie możliwości sterowania nim przez właśnie ten suffix boiler switcher bot. Więc w tych warunkach też dodamy sobie, jeżeli tekst wiadomości jest równy boiler on lub właśnie boiler on małpa boiler switcher bot. Skopiuję sobie tą wiadomość. Message text equals boiler on małpa boiler switcher bot i tak samo w tym przypadku boiler off małpa boiler switcher bot. Sprawdźmy, czy to zadziała. No i już brak odpowiedzi, a jeżeli damy start, a boiler switcher bot, proszę bardzo, boiler on, boiler off i z przycisków on i off. Sprawdzimy jeszcze, czy na rozmowie prywatnej start działa tak, jak chcieliśmy, czyli na start odpowiada, nawet jak go usuniemy z naszego czatu i dodamy ponownie start, to nam odpowiada, więc boiler on, boiler off. Ok. Kolejny mały rozwój, raczej mała zmiana, to będzie zrobienie czegoś takiego, że wiadomości o manualnym załączeniu bądź wyłączeniu będą szły na grupę, a nie na naszą prywatną rozmowę. Tak, żeby wszystkie osoby na grupie wiedziały, że boiler zmienił stan. To jest stosunkowo prosta sprawa, wystarczy, że w naszych credentialsach zamienimy kontakt usera z naszego ID na ID grupy. I oczywiście off-camera robię to w moim pliku credentials.h. Wysyłam kod na ESP. OK. I sprawdźmy, czy wiadomość przyjdzie. Boiler został ręcznie załączony, boiler został ręcznie wyłączony. OK. Działa to poprawnie. Teraz możemy przejść do naszego głównego tematu. Jak w najprostszy sposób zrobić timer? W najprostszy sposób timer możemy zrobić tak właśnie, jak jest tutaj to zrobione przy NoIP Updated i używamy funkcji minis. Zapisujemy sobie przy naciśnięciu czy guzika manualnego, czy w telegramie ilość milisekund od uruchomienia z dodanym do niej interwałem 30 minut. Natomiast jakie się z tym wiąże ryzyko? Takie, że ten licznik to jest bardzo duża liczba i ona w pewnym momencie się przekręci. Kiedy? No to teraz sprawdzimy. Milis to jest unsigned long. Unsigned long to jest taki typ zmiennej, który może mieć wartość od 0 do 4 294 967 295. Ale skoro to jest milisekunda,
to podzielmy sobie to przez 1000. Wychodzi nam liczba sekund, cały czas dosyć duża. Przez 60 to będzie liczba minut. Kolejny raz przez 60 to jest liczba godzin. Teraz przez 24, czyli liczba dni. No i popatrzcie, po około 50 dniach może nastąpić sytuacja, że ten boiler zostanie załączony, ale ponieważ zmienna się przekręci, to może wystąpić problem i ten boiler się nie wyłączy. Więc nie polecam tego sposobu. Bardziej w co bym poszedł, to użycie NTP, czyli serwera czasu sieciowego. Serwer NTP zwraca nam liczbę sekund, jaka minęła od 1 stycznia 1970. Jak dodać do ESP8266 wsparcie dla NTP? Wpisujemy w wyszukiwarkę ESP8266 NTP client i bierzemy sobie ten artykuł z 16 lutego 2022. Tutaj jest pokazane, że najpierw musimy zainstalować bibliotekę NTP client, co też zrobimy. Proszę bardzo. NTP client, bierzemy sobie najnowszą wersję. Idziemy tam, gdzie wcześniej dodawaliśmy naszego HTTP klienta i tutaj będziemy musieli sobie zainkludować tą bibliotekę. Oprócz tego będziemy musieli również zainkludować Wi-Fi UDP. Dlaczego? Ponieważ NTP wymaga wsparcia dla UDP, która implementuje ta biblioteka. To nie interferuje z naszym Wi-Fi klientem, więc tutaj nie ma żadnych problemów, ja to już wcześniej sprawdziłem. Więc robimy to tak, jak to jest napisane. Include NTP client.h include Wi-Fi UDP.h. W kolejnym kroku musimy zdefiniować naszego Wi-Fi UDP oraz NTP klienta. Wi-Fi UDP, NTP UDP. Zrobimy to tak, jak tam było wcześniej to zdefiniowane, dlatego że to nam posłuży tylko i wyłącznie do NTP. Nie będziemy tego używać w przypadku żadnych innych funkcji, więc dlatego nasz Wi-Fi UDP może się nazywać po prostu NTP UDP, a pod nim dodamy NTP Client Time Client. Przekażemy tutaj NTP UDP oraz serwer czasu pool ntp.org. To są światowe publiczne serwery NTP. Nie użyjmy tutaj innych, dlatego żeby to było możliwie jak najprostsze. Widzimy, że tutaj w dalszym ciągu autor tego wpisu definiuje areja z dniami tygodnia, z nazwami miesięcy. To nam nie jest potrzebne, ponieważ nie będziemy tego używali do wyświetlenia daty, tylko i wyłącznie do posiadania punktu odniesienia. Kolejną rzeczą, jaką tutaj potrzebujemy zrobić, jest uruchomienie time klienta w setupie, tak żeby ta biblioteka jakby została poprawnie zainicjalizowana. Idziemy do setupu i tutaj po naszych if devach i po printach, tutaj na samym końcu zrobimy time client begin. Nie będziemy definiować offsetu, ponieważ nas strefa czasowa nie interesuje. W kolejnym kroku musimy w loopie wyzwolić update time clienta, tak żeby on pobrał aktualny czas serwera NTP. Ponieważ nie ma tutaj żadnego ograniczenia tego co pewien czas, rozumiem, że biblioteka robi to automatycznie i nie musimy się o to po prostu martwić. Idziemy do loopa i dodajmy sobie tutaj time client update. Proszę bardzo. I funkcja, która nas interesuje, to jest timeClient.getEpochTime. To jest właśnie ta słynna liczba sekund, która upłynęła od 1 stycznia 1970. Ponieważ chcemy, żeby ta zmienna była widoczna w całym programie, musimy ją dodać wcześniej tutaj, gdzie definiowaliśmy inne zmienne. Ona ma typ timeT. Nazwijmy ją sobie currentTime. I ustawmy jej początkową wartość na 0. Zdefiniujemy też drugą zmienną, timer end. Ona będzie przetrzymywała ten czas, który jest czasem wyłączenia się timera. Jeżeli teraźniejszy czas będzie większy od timer end, wyzwolimy wyłączenie przekaźnika i wysłanie wiadomości o tym, że boiler został wyłączony przez timer. W loopie musimy sobie zrobić current time równa się time client get epoch time. Dzięki temu uzyskujemy tutaj teraźniejszy czas. Zróbmy testową implementację, w której będziemy co 5 sekund drukowali, jaki jest istniejący czas, dzięki czemu będziemy mogli to porównać do istniejącego czasu, który możemy tam na jakimś serwisie internetowym uzyskać. If means modulo 5 razy 1000 równa się 0, to serial print ln current time plus string current time. Tutaj średnik oczywiście. W tym przypadku może jednak wystąpić pewna sytuacja, gdzie on będzie wiele razy to drukował. Dlatego zabezpieczymy się tutaj, dodając drugi warunek. Time printed at nie jest równy
current time i tutaj na końcu ustawimy time linted at równa się current time. Tą zmienną time printed at zdefiniujemy sobie tam na początku. Time t, time printed at równa się 0. Kolejnym warunkiem będzie oczywiście to, że ten czas istnieje. Current time nie równa się 0. Ok, sprawdźmy, czy to zadziała. Ok, tutaj źle zdefiniowałem NTP UDP. I zobaczymy na nasz monitor seryjny. Proszę bardzo, current time jest. Tam co prawda nie było dodanych znaczników nowej linii, ale tutaj uzyskujemy już nasz current time co 5 sekund. Zobaczymy timestamp decoder. Zobaczymy na epoch converter i tutaj skonwertujemy nasz timestamp. Proszę bardzo, kilka sekund temu jest o 12.11. Ok, usuńmy sobie to z naszego kodu, to już nam nie jest potrzebne. Timer time printed at. Jak również nie jest nam potrzebna ta funkcja, która co 5 sekund to drukuje, czyli to. Jednak current time będzie nam potrzebny dalej. Zamkniemy sobie nasz monitor seriala i interesuje nas teraz wyłączanie przekaźnika timerem. Zrobimy sobie to na końcu naszego kodu. If current time jest większy od 0 and timer end jest większy od 0 and timer end jest większy niż current time, to i tutaj wyślemy naszą wiadomość o tym, że boiler został wyłączony przez timer. Zrobimy to dokładnie tak, jak tutaj, gdzie informujemy o manualnym załączeniu tudzież wyłączeniu boilera. Interesuje nas funkcja send to biblioteki mybot. Tutaj przekazujemy kontakt usera i message. Mybot send to kontakt user boiler został wyłączony przez timer. No i oczywiście tutaj musimy zastosować nasze wyłączanie boilera. Zrobimy to tak jak tutaj, gdzie wyłączamy boilera poprzez dedykowaną wiadomość, czyli ten boiler state high i digital write d0 boiler state. Dzięki temu cały czas przechowujemy stan boilera w naszej zmiennej. To jest bardzo istotne. Dodamy sobie to wcześniej, żeby nie być gołosłownymi. I proszę bardzo. Boiler będzie wyłączony przez timer, ale interesuje nas to, jak zrobić, żeby ten timer zakolejkować, tak żeby on faktycznie ten określony przedział czasu nam trzymał. Do tego zrobimy sobie oddzielną funkcję, ponieważ będziemy tego używali w dwóch miejscach, a nie ma co kopiować kodu. Idziemy sobie tam, gdzie pisaliśmy już wcześniej naszą jedną funkcję boiler state string. Nazwiemy ją sobie void, ponieważ nic nam nie zwraca. Enable timer if current time jest większy od 0, to timer end równa się current time plus testowo ustawmy sobie to na 1 minutę, 1 razy 60, a w przypadku, kiedy teraźniejszy czas nie jest poprawnie pobrany, wyślijmy sobie jednak wiadomość else o tym, że nie byliśmy w stanie pobrać aktualnego czasu. Mybot send to contact user błąd uruchamiania timera, brak kontaktu z serwerem NTP. Tak, żebyśmy wiedzieli, że no nie jesteśmy w stanie tego timera poprawnie uruchomić. Gdzie dodamy tą funkcję enable timer? Dodamy ją po pierwsze tam, gdzie załączamy boiler z przycisku. Dodajemy sobie to tutaj, ale tylko i wyłącznie kiedy boiler jest załączony. Czyli wtedy, kiedy zmienna boiler state jest negatywna, ale ponieważ logika tutaj jest odwrotna, to jeżeli zmienna jest negatywna, to boiler jest załączony. Enable timer. Ale jeżeli wyłączamy boiler z przycisku, to chcemy ten timer anulować, ponieważ on już nam nie jest potrzebny. Więc tutaj musimy wpisać else timer end równa się 0. W drugim miejscu musimy dodać tą wiadomość tam, gdzie załączamy boiler przez wiadomość z telegrama, czyli tutaj. Enable timer. A tam, gdzie go wyłączamy, dodajemy timer end równa się 0. Dodajmy sobie również stan tego timera, żebyśmy wiedzieli, czy on jest załączony i na ile minut. Do tego napiszemy sobie funkcję, bo ona nie jest aż taka trywialna. Zróbmy coś w stylu właśnie tego boiler state string. String timer state string.
str. If timer end jest większy od 0, to return string timer jest załączony i w nawiasie timer end minus current time dzielone przez 60. Weźmy to jeszcze w nawias. I dopiszmy minut. W przeciwnym razie return string timer jest wyłączony. W sumie możemy to skasować i tam w tej wiadomości dopisać, a podstawić tylko załączony i wyłączony. Tutaj te kropki też możemy skasować, to już nam nie jest w zasadzie potrzebne. I ten timer state string dodamy do naszej wiadomości ze stanem bota. Czyli tutaj reply plus równa się kropka znacznik nowej linii timer state string str. I załadujmy sobie to do naszego ESP, żeby sprawdzić, jak to działa. OK, mamy tutaj brak średników. OK, i tutaj jeszcze brak średnika. A, i to byśmy chcieli mieć też jako string. Oczywiście. OK, nasze ESP powinno się uruchomić poprawnie. Sprawdzimy sobie. Timer wyłączony. OK, oczywiście pomyliliśmy się, bo to jest warunek, że timer działa, a to jest warunek, że timer nie działa. Że teraźniejszy czas jest większy niż końcówka timera. Wrzućmy poprawkę. Timer wyłączony. Boiler jest załączony. Timer załączony 0 minut. Oczywiście w tym miejscu musimy wyłączyć nasz timer. OK, testujemy. Timer wyłączony. Boiler on, boiler załączony. I boiler został wyłączony przez timer. Dobrze, zmienimy sobie tą liczbę minut na 30, tak jak Tomek chciał. Z 1 na 30. Załadujmy to na ESP i zobaczymy, czy będzie poprawnie wyświetlał liczbę minut. OK, timer jest wyłączony. Załączamy timer. Timer załączony 29 minut. Timer wyłączony. OK, myślę, że to na tyle, jak chodzi o ten rozwój. I do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.